Cześć, siemanko, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Hołd Beleron dzisiaj, nowe nabytki. Tak więc fajnie, fajnie. No. Na początku sprzedajemy Pickupa, a przemaluję go sobie. No to 40 tysięcy za niego dostanę, sprzedaj. Zabronę wiernikową dostanę 14 tysięcy, a zasiewnik 17 tysięcy, więc fajnie. 71 tysięcy dostałem. I teraz tak. Co ja miałem kupić? Siewniki na pewno. Ky. Co ty robisz? Co? Tu główki są. To jest suche jak, czy jak? Nie. To co zrobić? Okno osłoni. Okej, kup. Kupiony przedmioty może do bryska. Dobra. Teraz do ciągników średnich. McCormick nie, New Holland nie, John Deere nie. Massey. Kupię sobie tego Masseya. A tego mniejszego. A tamtego mniejszego sobie kupię potem. Wymienię sobie po prostu za tamtego, co jeździ z. km. Dobra, niech tak będzie. Dobra, szerokie gumy, tak. Kup. Jeszcze obciążnik fajny do niego kupić. Dobra, kupiony. Jeszcze pole trzeba kupić. Za numer 39. Za 100 tysięcy. No i lecimy. Z siewami. Patrz, promocji na sobie sprawdzałem. O, kombo jest na promocji, jak fajnie. 130 tysięcy. Kurde, podoba mi się ten obciążnik, nie wiem czemu. Ostatnio od razu sobie sorgę ustawił. Y, jak sorgę wygląda. Dobra, jedziemy sorgę, ja ci to damy pole, czy damy pole. Na polu zagospodarstwa, czyli na 38, a 39 to już masej. Z rozsiewaczem. Znaczy, zawsze sobie skład gleby. A ja to chyba wszystkie pola na wiosnę wtedy. Tak, bo to jest na maksa jeszcze nie. Dobra. Wszystkie jest na widzenie, wszystko na widzenie. O, żebym przejechał nawet. No dobra, to tu skręcę. Jakoś tak szybko przeleciała tę drogę. Dobra, rozkładaj mi ten siewnik. O kurde. Albo ze sterem podniesionym. Tak, co nie wiem, tego sprzedawca. No to lecimy z tym 7. Oczywiście GPS-a będę sobie używał. No bo tak. Posiewnik.
Bo u was nie ma GPS-a na dachu. Ma, ta nie ma. Więc może żyje. Tą tablicę sprzedał chyba osunę. Później. Na tablicę do Masaja nie brałem. No nie miałem pomysłu na tablicę. Więc sobie później ją osunę sprzedał, bo nie podoba mi się ona. No, 280 koni Masaj. Tak więc coś więcej tam pociągnie. To teraz właśnie. Trzeba nie będę tej pszenicy ognia po sobie. Tego gęczmienia nie wiem, czy nie będę sobie ognia po przypadkiem. No trudno. Zrobiłem sobie pierwszy nawóz. Albo nie powiedziałem, bo kupiłem sobie rozsiewacz do nawozów. Ten Amazonkę 42-metrową. Dlatego kupiłem poza cikę, bo... No tu jeszcze wyższe jest. Już w ogóle fajnie to jest zrobione, to tak fajnie rośnie. Nie będę wyłączał tego gniatania, bo może nawet fajnie to wygląda. Fajnie to nawet wygląda, jak są takie ścieżki. Proste. Dobrze ten GPS, bo jest. Bo jak to by tego GPS nie było, to ciężko by było zrobić ten nawóz. Tak na rękę. Masaja zostawiam do rozsiewacza na razie. Może w przyszłości się tura założy. Oj, przepraszam. Czy ten Masaj będzie sprzedany i podmieniony tego mniejszego Masaja? Tego 6. 620 chyba. Ten co może jest 210 koni maksymalnie. No ten model mniejszy, ten 7720. Tamten jest chyba 7. A tamten jest chyba 6. Jak to jest? Czekaj. Aż muszę zobaczyć sobie te MF-y. W ogóle nie miałem kupować tego MF-a. 6700. Ten? Czy ten? 6000 albo 7000, nie pamiętam. Ten ma 180 koni chyba, tak? 30. A ja chciałem chyba tego kupić. Ale ostatecznie i tak nie kupiłem go, bo kupiłem większego i tak jeszcze mam 20 tysięcy. No i dobra. Nawieziony, nawieziony. Nie wiem, tylko się właśnie nawozić pola, to jest bajeszka. Ogólnie teraz w 22 fajnie się nawozy robi, bo te rozsiewacze mam po 40 metrów wszystkie. Znaczy wszystkie, no. Po 42 metry wszystkie mają, praktycznie. Czyli widziałem moda. Sulki taki chyba wyszedł. Chyba Sulki to był. Że możesz rzucać nim. Chyba Sulki, mi się wydaje, że to Sulki było. Że tam pisało, że on może 50 metrów sypać. No, a zazwyczaj w farmingu 19 były po 24 metry rozsiewacze. To taka fajna zmiana. Ja lubię dużo, jak jest dużo metrów na rozsiewaczu. Kiedy szybko robota idzie. Bo ja zbyt ten tak. Ja tak zbyt ten nawozów nie lubię robić. O, 9 minut odcinka, fajnie. Tutaj się pobiera. Mody na dawnicy się pobierają, to fajnie. Więc fajnie, fajnie. Nie, to tak się idzie. Muszę tu. Czy tu zrobić te dwa poprzeczniaczki, bo nie idzie tutaj siewnikiem zawracać. Po prostu muszę i koniec. 6 metrów siewnik to będzie szła robota. Wiem, co dzisiaj muszę sprawdzić.
Teoretycznie muszę, ale tak... Dla świadomości sobie sprawdzę to. Tak więc fajnie będzie. Ale co sprawdzę. Jedną rzecz w farmingu, bo mnie to nie irytuje, tylko ciekawi bardzo, o. Czy na przykład, bo są różne te, czy jest na przykład różnica plonu? Jest kod wielu. Czy jak jest różnica plonu, jak jest zaorane? Czy jak jest po kultywatorze, czy po średnisku ściany? Czy na przykład talerzówka, kulter, talerzówka? Czy się potrójna uprawa? Dopiero siewnik? Czy to jest bardziej opłacalny biznes? Tego sobie zrobię oddzielnego save'a dzisiaj. Gdzie to sprawdzę? Najlepiej na polu siernickim. Żeby jeden przejazd zasiać w siernisko, drugi po talerzówce. Trzeci przejazd talerzówka, kulter, siewnik. Znaczy talerzówka i kulter, potem siewnik. A trzeci talerzówka, kulter, talerzówka. Dopiero siewnik. Na czwarty po orce. Chyba więcej się już nie da. I czwarty po orce. Potem... Nie wiem. A piąty... Piąty przejazd to bym zrobił talerzówka, kulter, talerzówka, siewy i wał. I zobaczyć, czy ten wał daje więcej plonu. Tam, czy tam jest jakiś malutki wzrost, czy to się opłaca w ogóle wałować, czy nie opłaca się tego wałować. Bo mnie to interesuje. To jest taka ciekawa teoria. Teoria. Nie jest teoria. To takie ciekawe doświadczenie będzie. Tu na 30, nie wiem, na jakim polu. Gdzie jest ze ścierniskiem najlepiej. I żeby to równe pole było. Nie, że to jest dłuższe, a tu jest krótsze, żeby nie było oszukujemy. Nie wiem, bo mnie to ciekawi, bo tutaj jest podorywka, kultywatorowane, zaorane powierzchnie. Właśnie te cztery chcę sprawdzić. No i piąty jako ściernisko, nie? Ściernisko. Czy to będzie jakaś różnica? No i dobra, zobaczymy to. No do 11.30 film będzie na kanale, także fajnie. Musiałem sobie ten jeden poprzeczniak tu zrobić, no bo bez tego poprzeczniaczka by tak nie było fajnie. Bo bym ciągle nawracał w tym moim jęczmieniu, co kupiłem. Czy kombajnik będzie zmieniany? 120 tysięcy? Kurde, bym chętnie tego case'a kupił, bo on jest za 130 tysięcy. Ale nie, muszę jeszcze trochę też farm pokosić, żeby nie było. Czy wszystko tak szybko jest zmieniane? A dość warto to, tylko tutaj to pole skosił, tak naprawdę. No bo żniw jeszcze nie było na tym save'ie. Drugich. Tylko on tutaj pole numer 38, to co teraz sieje, skosił, także ten sezon jeszcze musi wytrzymać, kolega. I potem kupimy sobie... tutaj New Holland miał być. Na M-Kriku mam New Holland, na M-Kriku mam Case'a, to tu będzie New Holland. A na Elegrandzie będzie John Deere kupiony od razu. Na początek. No ja nie chcę się potem bawić po kolei w te maszyny. Tylko kupić John Deere'a. I po John Deere'a jakiś klas leci. No właśnie. Dużo jeszcze jest kombajnu. A jak nie, to coś pewnie z modów się wybierze jeszcze. Bo mody kozackie wychodzą już do farminga. Czy nie wiem, jak tam...
Z innej strony, ale na modhady fajne wychodzą. Na przykład ostatnio wyszedł 2 dni temu chyba. Deutsch Warte 9 Series. Mocy 330 koni. 336, sorry. W kolorze czarnym. Kiedyś będzie mój. Zobaczycie. Wiecie co? To chyba pójdę, tu pójdę w Masaję na tej mapie. O, to jest dobry pomysł. Żebym tu poszedł w Masaję. Bo to jest Francja. Chociaż wiem, że Masaj francuski nie jest, ale tutaj jakoś tak, nie wiem, pasuje mi to do tej gospodarki Masaj. Dlatego tu pójdę w Masaję. Na Elengradzie pójdę w Deutschwary, bo mi się Deutschwary też podobają. Tam na tamtej mapie. A na Mkriku, no to... Głównie chyba John Deere. John Deere, Magnum pewnie będzie, jakieś McCormicki. No a tutaj przewodnią marką będzie Massey na Hoyt Baleron. Na Baleronie, jak to Bolek zawsze mówi. Będzie Massey i... Tak. Bo tu jest pól ile? 48 pól. To duży pól. Tak więc roboty będzie, a jak będzie dużo Masajów, to będzie fajnie. Każdy po talerzówce jak dostanie. Na pewno po żniwach ta droga będzie przeorana, żeby tu było jedno długie pole. A tutaj te dwa? To nie wiem, zobaczymy. Chyba ją złączy te dwa pola. Przeoram jedzę i... Będzie taki jeden fajny, duży kawałek. A 42, nie wiem, kiedy się kupi. To 46 tysięcy, 26 tysięcy mi brakuje. Jedna znajdźka. O właśnie, idę sprawdzić jedną rzecz. Czy znajdźki się zrespiły z tego względu? Czy się odnowiły znajdźki, bo na Mkriku mi się odnowiły znajdźki. Ale czy na tej mapie się odnowiły? To mnie ciekawi. Bo na Mkriku jest taki bóg, że od nowa można sobie wybrać. Pa! Dobra. Czyli te znajdźki jednak są zblokowane. Nie będę tego zbierał. I no, kupię sobie pole 42 za to. Ja już więcej nie będę zbierał. I zasieję tam też sorgo. Też zasieję sobie tam sorgo. No, zaczniemy jeszcze na odcinku, bo mam 18 minut. Czekaj sobie jeszcze zaczniemy, mam ostatni przejazd. Także no, dwa nowe pola, nowy zestaw siewny. Kozacko. Czterdzieści dwa pole było nawiezione w 100% z tego, co się orientuję i pamiętam. Czy źle pamiętam. A jednak 0%. No tak, 0% to robimy taką rzecz. Że zostałem tu Masaja i tego małego Masaja biorę. Na pracownika go szybko puszczę, żeby on to nawiózł. Będzie fajnie. Kurde, ale kozacko się gra na tej gospie, bo sam ją zbudowałem. Więc to też jest jakieś tam wyróżnienie. No i elegancko. Gdzieś tutaj pewnie. O, jednak trochę za blisko jeszcze. Nie wiem, bo to jest taki metr, że nie mogę się do tego przyzwyczaić, że to tak daleko trzeba wyjeżdżać. Lepiej niech ten nakładkę zrobi małysko.
Czemu nie na agendę? Co, że to daleko znać? Otwórz to okno, ja cię zamknę i idę do babci. Dobra. I daj złącz sygnał, bo jakby co policja, to komponuj to też. Jeśli jest. No, dobra. O, tutaj kamienie nie zbieram na tym polu. Pozbieram sobie te kamienie po żniwach, jak będzie uprawione. Kiedy tutaj po całości będą kamienie, także się nie wiem, czy te trzy pola łączyć, czy zostawić. No, pięć pól mi się nie opłaca trzymać chyba. Nie wiem, czy przeorać tutaj tą 42 też. Będzie tak w całości. Czy też nie? To mnie właśnie drażni, że nie wiem, co z tym zrobić. Ale chyba 42. Chyba 42 zostawię. Tutaj zawsze co roku będzie można jakieś 10 mieciać. Co za ten tyle 10 mieciać, teraz będę miał dla kur. Za... ile? Za 3 miesiące. 10 mieciać nawet w lipcu już będzie można kosić, ale pewnie będzie sierpień. Żeby mógł już rzepak też mucić. Chociaż ten mój jęczmień tamten co siałem. I w końcu połowę tego pola, znaczy no połowę, jedna trzecia chyba. No będzie można kosić już i w czerwcu. Czerwiec, na pewno w czerwcu, bo to tak mniej więcej wychodzi jak. No i dobra, fajnie idzie ten siew, ten dostałem. Dobra, miniaturka zrobiona. Tak więc fajnie. Czekaj, gdzie mu masę uciekł? Aha, serio? Można i tak. Dobra, niech on tam stoi. Muszę tu zaraz drugą dawkę rzucę na łozu. Po odcinku zaraz drugą dawkę rzucę. Zrobimy jeszcze ze dwa przejazdy tym sorkiem. Dwa przejazdy będziemy kończyć, bo będzie akurat 25 minuta. No dobra, akurat modpak się na ten. Na domnicę pobrał. Więc fajnie. No. O, Kubik z Krawcesa teraz, także może mnie zaprosi, może nie wiem, jaki on tam ma plan. Dobra, zrobię ten jeszcze jeden przejazd tutaj. Znaczy, no, tą przecinkę tutaj, co zrobiłem sobie, dosieję. Okej. No. I elegancja Francja. Jeszcze jeden przejazd i kończymy odcinek. I ja chyba dzisiaj jeszcze pójdę, mam dobrą wenę, jeszcze pójdę sobie, może nie M-Krik, ale Leningrada mam nagrać. No to jest dużo nabytku, dlatego chcę się je zapamiętać, póki jeszcze pamiętam. Leningradu będzie szósty odcinek, a tu będzie piąty. Kurde. Czyli by musiał być jeszcze jeden Baleron nagrany. A w kolejnym odcinku żywa aktor. Musiałby być jeszcze ten Baloron nagrany, żeby wyrównać odcinki z seriami, nie? Bo mi się mieszają te odcinki, szczerze mówiąc.
mi się te odcinki mieszają. Jak mam numerować te odcinki? Bo raz nie miałem Balerona nagranego, to wrzuciłem M-Clicka, bo powiem, pamiętam, że miałem jeden na zapas. Wtedy jak go wrzuciłem, to wtedy mi się zaczęło to wszystko sypać. Wtedy wszystko mi się zaczęło sypać, bo M-Click już był 6 odcinek, tu dopiero 5, na Lengradzie też był 5. Czyli teraz kolejny odcinek z Lengrada będzie 6, a tu dopiero będzie też 6. Czyli Baleron jest w tyle. Czyli by musiał być tak. Musiałoby być tak, że Bociana by miał szmat. Nie, no. Musiałoby być tak, że po Baleronie teraz by musiał wlecieć. By musiał wlecieć Lengrad, żeby z M-Clickiem wyrównał. Potem znowu Baleron, 6. Potem M-Click by mógł wlecieć. M-Click, Baleron, Lengrad, jakoś tak. Żeby po prostu wszyscy miał po 7 odcinków. Tak jakoś mniej więcej bym musiał to zrobić. Tylko jeszcze nie wiem jak, bo nie myślałem nad tym. A dzisiaj mamy 13 grudnia. Tak więc ciekawe. No. 13 grudnia dzisiaj. Poniedziałek. Trzeba snapy pootwierać. Zaraz trzeba będzie snapa zrobić jak się je. Tyle się tych snapów wysypało, że nie wiadomo, który otworzyć. Dobra, Bydgoszcz. Tutaj Lipton jakiś. Tutaj Teams. Pokazalne. Tutaj w samochodzie coś się dzieje. Tutaj ludzki ma. O kurde. Ale dobra, nie umrzeć. Co robi Michael? Michael na warsztacie. Dobra. Bo miałem kończyć ten odcinek, ale tutaj zacząłem stopę otwierać i gadać. Tak więc dobra. Kończymy ten odcinek, no bo zasiałem jednak pół pola, a myślałem, że nie zasieję tyle. Mi się mogło jeszcze przyciągnąć te 7 minut i bym miał całe pole zasiane. Czy to warto? Nie warto, bo wolę mieć mniejszą wagę filmu. Chociaż to teraz i tak bez różnicy. O i takim zestawem kończymy, w sensie takim obrazkiem. Wiem, że tam masy daleko stoi na asfalcie, ale później go wezmę. Dlatego dziękuję za oglądanie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał. O! Subskrybujcie mój kanał, polecam kolejny film, trzymajcie się cieplutko, cześć! A już jutro, czyli we wtorek, prawdopodobnie wlecie odcinek z Lengradu chyba. M-Click na razie nie, ale Lengrad na pewno wleci. Wtedy po Lengradzie fajnie by było Baleron znowu wrzucić, żeby wyrównać. Wtedy w czwartek wrzucić M-Click. Coś takiego. Dobra. Nie wiem. Będę myślał. Na razie trzymajcie się. Cześć.